wszystkie dziewiątki w Waszym układzie na nadchodzący rok numerologiczny. No, będziecie w czasie ósmego roku, więc tak naprawdę rok karmy, czyli zbiorów tego, co się zasiało w danym cyklu. Mam nadzieję, że siewy były dobre. Oczywiście, że ten rok zależy od tego, jacy byliśmy, co zrobiliśmy, jak się rozwinęliśmy. No, ale tutaj pokażemy sobie takie ogólne energie Was dotyczące, żeby wiedzieć, na co zwrócić uwagę, na czym się skupić, co może wyjść, a co będzie nieco trudniejsze. I tak patrzę ogólnie na karty, nie są najgorsze, ale myślę, że przejdziemy po kolei. Przede wszystkim z pierwszej karty widzimy, że nauka cierpliwości, jeżeli chodzi właśnie o sianie i zbieranie, będzie tutaj bardzo wskazana. Pewnych rzeczy nie przyspieszycie, bo jednak ten rok determinuje takie energie, jakie wcześniej włożyliśmy, takie zbiory, jakie siewy. Więc działanie na swoją rzecz jest oczywiście wskazane, ale też z taką dozą rozumienia, że rzeczy dzieją się w swoim czasie i w swoim tempie. I to będzie dla Was w sumie najważniejsze. Będą docierały do Was dobre informacje, tych informacji będzie dużo, pozytywnych, takich, które mogą dać rozruch. Jedyne co ważne jest wyważenie między wyczekiwaniem na odpowiedni moment, najlepszy możliwy do danej rzeczy, a właśnie tą chęcią podejmowania wyzwań w szybkim tempie. Tego się trzeba będzie w tej ósemce stanowczo nauczyć. Wszelkie sytuacje partnerskie, emocjonalne, rodzinne, tak nawet patrząc na te sfery, ale przy dwójce pucharów powinny układać się bardzo dobrze, więc będziecie z tego zadowoleni. To jest też równowaga, współpraca, to są wszelkiego rodzaju umowy, kontrakty, które mogą być dla Was dobre i pozytywne. Dobrze w tym czasie jest zakładać firmy, podpisywać umowy, zmieniać pracę. Ósemka jest dobrym czasem na sprawy zawodowo-finansowe w pełnej dozie równowagi. Rzeczy, które przyjdą Wam z łatwością, to jest taka rzecz, która właśnie wynika z tej nauki tego ósmego roku osobistego, czyli bycie sprawnym i sprytnym między zawieszeniem a rozruchem. Czyli tam, gdzie trzeba włożyć energię, tamtą energię włożyć i ta mądrość będzie do Was przychodziła. Tam, gdzie trzeba będzie tą energię zatrzymać, to zatrzymać i wyczekać. No i właśnie ta umiejętność tutaj na ten rok wychodzi bardzo dobrze. Będzie przychodziła Wam z łatwością, byleby się tylko trochę zastanowić nad tym, co warto, co niekoniecznie, co teraz, co później. I tu już pięknie to w tej formie ogarniecie. Na pewno będzie sporo, no właśnie rok karmiczny, koło fortuny, dużo przypadków, w cudzysłowie, które doprowadzą Was na wyżej, bardziej, lepiej i trzeba będzie umieć te przypadki wykorzystać. Jak i również zyskacie takie umiejętności przekonywania innych do swych racji, czyli dobrze, bo można uzyskać podwyżkę, grono przyjaciół. To nie chodzi o racje chore i jakieś dziwne, ale właśnie ta moja postawa, to jakim jestem człowiekiem i co mówię, będzie bardzo dobrze wpływała na Wasze życie. Troszeczkę trudniej będzie ogarnąć sprawy formalne, co nie oznacza, że one się będą źle toczyć, tylko że trzeba będzie się nimi zająć i to po prostu poogarniać. Troszeczkę skupienia na sprawach emocjonalnych, szczególnie w aspekcie, kiedy nie posiadacie partnerstwa, a to partnerstwo może się pojawić i wiadomo, no, miłe początki, trzeba wejść w jakiś rodzaj rozwoju. I nauka umiejętności dawania i brania w równowadze, która będzie Wam sprzyjać, ale to właśnie jest takie, nie chcę używać nawet do przerobienia, ale do nauczenia się w tym roku osobistym.
jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, w świecie błyszczy i dzwoni. Umowy, kontrakty, rzetelność, wykonawstwo, wsparcie, przyjacielskość, zadowolenie, rodzinność, imprezy, radowanie się. Ognisko domowe i szeroko rozumiana rodzina nie powinna przynieść negatywów. Tutaj ja to zawsze mówię przy takich kartach. Na polu rodzinnym więcej osób się rodzi niż umiera, co jest bardzo ważne i bardzo wartościowe. W sprawach emocjonalnych zaświeci dla Was gwiazda, czyli w stałych związkach polepszenie, w braku związków możliwość trafienia na odpowiednią dla siebie osobę. Być może jeszcze pewnego rodzaju niepewność będzie towarzyszyła, no bo przy początkach nigdy nie wiemy, jakie będzie zakończenie. Mamy takie ludzkie niepewności, ale konstruktywne podejście do spraw emocjonalnych daje efekty. Już teraz nie będziecie leżeć i pachnieć, tylko będziecie czynnie działać na swoją własną miłosną, emocjonalną rzecz, swój miłosny, emocjonalny dobrostan. W sprawach zawodowych dobry czas na założenie własnej firmy, a z buław, to jest to, co mówiłam wcześniej w ósemce, dobry czas na czerpanie tych zbiorów, które się wcześniej zasiało, wszelkie egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne, nowe zmiany, nowe prace również tutaj stoją otworem i w bardzo ładny, pozytywny sposób się układają, więc zawodowo, bytowo, organizacyjnie, domowo pod względem fizyczności, bogactwa, dobrostanu, dobrobytu można działać w bardzo pozytywnych aspektach. Jeżeli chodzi o sprawy stricte finansowe, to jest w miarę zadowolenie. Nawet jeżeli jakieś były kłopoty, to ta ósemka może uzdrowić sytuację, pewne rzeczy pozakańczać w dobrym aspekcie. Spotkacie się z życzliwością finansową. To jest też dosyć ważne, bo nie będzie takiej kontry i musu walki z otoczeniem, ludźmi i wszystkim po prostu, więc warto tutaj nie tyle postawić na ludzi, co na właśnie współpracę, w równowadze, w podobnych emocjach, w podobnych wibracjach. To też jest współpraca z tymi finansami, polubienie się ze swoimi finansami. Nawet jak jest źle, to polubienie się z finansami powoduje, że nagle staje się lepiej, wpadamy na lepsze pomysły, więc tutaj wszelkie rzeczy właśnie w równowadze między działaniem, zrezygnowaniem z działań powodują ugruntowanie i polepszenie finansowe. Wygląda to dosyć dobrze. W sprawach międzyludzkich środowisko, widzę, będzie różniste. Raczej nie odpadną jakieś znajomości, tylko Wy sami podzielicie, to jest dla mnie dobre, a to niekoniecznie. I z pewnymi osobami będziecie utrzymywać bardzo serdeczne kontakty, a z pewnymi nie tyle te kontakty zerwiecie, co lekko się wycofacie, bez musu, na zasadzie nie wszystko muszę, nie każdy jest dla mnie dobry, dzień dobry na ulicy powiem, ale niekoniecznie muszę kłaniać się w pas. Także tutaj taki research międzyludzki, ale wewnętrzny, nie dlatego, że ktoś się wykruszy, tylko dlatego, że Wy będziecie chcieli odstąpić krok od tyłu od rzeczy, które nie służą, taka karma, do rzeczy, osób, które są bardzo dobre i będziecie spędzać miło czas z fajnym gronem w zadowoleniu. Jeżeli chodzi o energetykę, to po tej siódemce trochę na początku sponiewierania, ale ewidentnie energetyka wzrasta. Jak zobaczycie, że więcej możecie, jest łatwiej, sprytniej, bezpieczniej, że pewne rzeczy, które w rok temu umykały, nie można ich było zrealizować, że one są realizowane. Nawet będziecie wibrować taką energią, wszędzie nas pełno, dużo się dzieje, sporo robimy i bardzo fajnie nam się żyje. Także ta energetyka też jest dosyć dobra. Natomiast jeżeli chodzi o wyjazdy i rozjazdy, dużo licznych poruszań się w okolicach załatwiania spraw ważnych. Sprawą ważną bywa czasem krótki odpoczynek, sprawą ważną bywa zobaczenie miejsca nowego pracy, sprawą ważną bywa spędzenie czasu z przyjaciółmi, więc dużo licznych spraw ważnych
wyjazdowych będzie Was otaczać. Tak to, moi kochani, wygląda, jeżeli chodzi o energię dla dziewiątek nadchodzącego roku numerologicznego. Dajcie znać po sobie, że jesteście dziewiątkami, także czekam na komentarze pod filmem. Buziakuję mocno i trzymam kciuki.